co najmniej 24. edycja miejskiego konkursu na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon, okno lub ogród na terenie Wejherowa. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego na ulicy 12 Marca. Podobnie jak w zeszłym roku, ze względu na zagrożenie COVID-19, komisja konkursowa oceniała zgłoszone obiekty na podstawie fotografii. Do konkursu zgłoszono łącznie 27 obiektów, w tym 7 w kategorii balkony, okna w domach jedno- i wielorodzinnych, 13 w kategorii ogrody przydomowe i 7 w kategorii ogrody działkowe. W kategorii balkony, okna w domach jedno- i wielorodzinnych pierwsze miejsce zdobyła Sylwia Mielke, drugie miejsce Elżbieta Malewska, natomiast trzecie miejsce Bogusława Kępka. W kategorii ogrody przydomowe pierwsze miejsce otrzymali Beata i Grzegorz Szymańscy, drugie miejsce Alicja Kobiela i trzecie miejsce Teresa i Tadeusz Kaweccy. W kategorii ogrody działkowe pierwsze miejsce otrzymała Violetta Drawc. Drugie miejsce Jadwiga Paździerska, natomiast trzecie miejsce Barbara Suprunowicz. Nagrody i wyróżnienia wręczali prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz i przewodnicząca komisji konkursowej Teresa Patsidis.